Wspaniałe widoki. Położone trochę w lesie. Jest bardzo zielono. Nie zdawałem sobie sprawy, jak pięknie tam jest. Austria, domowy Grand Prix Nickiego i Toto Wolfa. W zeszłym roku mieliśmy tam fantastyczny wyścig. Wystartowałem z 9 pola, więc kiepsko mi poszło na kwalifikacjach. Pod koniec pierwszego krążenia byłem już 4 lub 5, starając się odjeżdżać resztę stawki. Dużo czasu zajęło mi wyprzedzenie Williamsów, ponieważ były bardzo szybkie na prostej. Na pewno jest to wyścig, który dostarczył mi wiele przyjemności. Spójrzmy na symulator. W okolicach zakrętu 5-6, który jest bardzo szybkim lewym łukiem. Trzeba mieć dużo pewności siebie, żeby nie hamować przed nim. Wygląda dosyć ciasno, więc ciężko jest uwierzyć, że przejeżdżamy go z taką prędkością, jak pojedziemy. Trzeba ufać w siebie, w samochód i w aerodynamikę, żeby naprawdę przejechać go na pełnej prędkości. Ja ufam. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę na ten tor i mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki. Mam nadzieję, że w tym roku wreszcie uda mi się wygrać Grand Prix Austrii.